16 lipca obchodzimy wspomnienie błogosławionego Bartłomieja od męczenników, biskupa. Bartłomiej Fernandez urodził się w Lizbonie 3 maja 1514 roku. Ochrzczony został w parafialnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny od Męczenników, stąd jego przydomek. Już w dzieciństwie zetknął się z dominikanami, którzy w tym czasie aktywnie działali w Lizbonie. 11 listopada 1528 roku został przyjęty do nowicjatu i przyjął dominikański habit. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w roku 1538 zaczął wykładać w Kolegium Świętego Dominika w Lizbonie, a od roku 1540 przez kilkanaście lat wykładał teologię w konwencie de Betela. Powołany następnie na stanowisko wychowawcy królewskiego, przeniósł się na dwór w Eworze, gdzie zasłynął jako wybitny kaznodzieja. W 1551 roku został mistrzem świętej teologii. W latach 1557-1558 był przeorem jednego z klasztorów w Lizbonie. W tymże 1558 roku został mianowany arcybiskupem Bragi. Sakrę biskupią otrzymał w kościele świętego Dominika w Lizbonie 3 września 1559 roku. Uczestniczył w Soborze Trydenckim, gdzie wyróżniał się skromnością i rozległą wiedzą. Złożył 268 petycji, podejmując wiele kwestii związanych z reformą Kościoła. Jego propozycje dotyczące reformy duchowieństwa zostały przyjęte z uznaniem. Z jego zdaniem liczyli się i zaciągali jego rady papież Pius IV i kardynał Karol Boromeusz. Aby wprowadzić w życie decyzję Soboru Trydenckiego, arcybiskup Bartłomiej Fernandez od Męczenników zwołał lokalne synody w 1564 i w 1567 roku. W roku 1571 lub 72 rozpoczął budowę seminarium w Campo Davina. W swojej posłudze biskupiej Bartłomiej przywiązywał szczególną wagę do formacji kandydatów do kapłaństwa, a także troszczył się o wychowanie chrześcijańskie wiernych. Nadzorował wydawanie w języku portugalskim katechizmu, czyli nauki chrześcijańskiej i uwag duchownych, a także dekretów Soboru Trydenckiego i innych publikacji. Napisał 32 dzieła, spośród których najbardziej znane jest Stimulus Pastorum, Bodziec Pasterze, ofiarowane uczestnikom zarówno pierwszego, jak i drugiego Soboru Watykańskiego oraz wiele innych prac, z których nie wszystkie zachowały się do naszych czasów. 23 lutego 1582 roku złożył rezygnację z urzędu arcybiskupiego. Przeniósł się wówczas do klasztoru Świętego Krzyża, Wina, do Castello, który wzniósł w roku 1561 dla potrzeb studiów kościelnych oraz głoszenia Ewangelii. Zmarł tam 16 lipca 1590 roku, czczony przez lud jako święty arcybiskup, ojciec ubogich i chorych. W 1845 roku papież Grzegorz XVI nadał mu tytuł czcigodnego. Jego beatyfikacji dokonał papież święty Jan Paweł II, ogłaszając go błogosławionym w dniu 4 listopada 2001 roku, w dniu wspomnienia świętego Karola Boromeusza, z którym Bartłomiej gorliwie współpracował nad wprowadzaniem w życie postanowień soboru. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Bartłomieju od Męczenników dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.